Cześć, witajcie. Jako że Michael w swoich newsach uwzględnił co ciekawsze premiery na zeszły już tydzień, wyjątkowo robię teraz wstecz ze względu na to, że dosyć dużo działo się u mnie w życiu prywatnym, praca i inne rzeczy, szkoda o tym w ogóle gadać. Przez to robię premiery tak jakby do tyłu. Czyli te gry, o których mówię, są już dostępne na Steamie, będziecie mogli w nie sobie zagrać lub przynajmniej wejść na stronę i je sprawdzić, nie? Zaczniemy od, jakkolwiek by się to wymawiało, Scholar's Mate. I właśnie, jeszcze mała taka tutaj dygresja. Starałem się wyszukać gry niszowe, o których zbyt głośno chyba nie było. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Pierwsza gierka, czyli Scholar's Mate. Wejdźmy może na pełen ekran. Jest to pierwszoosobowy horror połączony, albo utrzymany też raczej, jako escape room. Rozwiązujemy zagadki, staramy się wydostać z ponurego szpitala psychiatrycznego? Chyba tak. Taki typowy, niskobudżetowy horror, nie? Jeżeli byłby to film. Aczkolwiek, no muszę tutaj przyznać, że tego rodzaju horrory zawsze mi się podobały i dość często je oglądałem, więc Scholar's Mate jak najbardziej. Dostępny już od 30 maja. Zresztą nie będę tutaj wspominał o datach premiery, jako że te wszystkie gry już się ukazały, już są dostępne, już możecie w nie zagrać. Kolejny tytuł. Kolejny tytuł, czyli Cztery Grzechy. Dość ciekawy. Bardzo podobny w sumie do poprzedniego, z tą różnicą, że jest to gierka kooperacyjna dla czterech osób. Musimy rozwiązywać zagadki. Jest to utrzymane troszeczkę w klasyce horroru, jak poprzednia gra. Może nie tak bloody jak wcześniejszy tytuł, aczkolwiek też dość straszna. Przynajmniej tak twierdzą twórcy. Nie żebym grał, więc nie mi oceniać. Także wchodzimy w czwóreczkę, rozwiązujemy zagadki. Podejrzewam, że też będziemy musieli tutaj współpracować, jest to kooperacja i staramy się zwiać. Co ciekawe, słuchajcie, Cztery Grzechy, ponieważ nie wiem, czy wspominałem o tym, tak się ta gra nazywa, są oparte na prawdziwym escape roomie, który występuje w rzeczywistości. Po prostu urzekł on twórców gry na tyle swoją historią, że postanowili adaptować rzeczywistość na grę. Czy im się to udało? Kurczę, myślę, że nie najgorzej, nie? Z tego, co widzimy z trailerów, no. Niestety, jeśli chodzi o oceny samej gry, są dość niskie, ale myślę, że jest to na tyle niszowy tytuł, że odnajdą się tutaj raczej tylko fani azjatyckiej czy japońskiej horror story. Dla Europejczyków może być to niezrozumiałe, nudne. Więc jeżeli ktoś lubi typowo japońskie właśnie straszydła, to myślę, że to będzie coś dla niego. No i lecimy do kolejnego tytułu. Killer Clowns from Outer Space The Game. Ten tytuł zasługuje na ciut dłuższy wstęp, ponieważ część z was może nie znać tego filmu. W latach 80. pojawił się właśnie horror o morderczych klaunach. Wybaczcie. Ja byłem wtedy naprawdę jeszcze gówniakiem i ten horror mnie tak pocisnął, że do dzisiaj nienawidzę klaunów. Zresztą sami powiedzcie, czy nie jest w nich coś strasznego, nie? I co?
jeśli chodzi o mordercze klauny. Jest to gierka, których już troszeczkę jest na... Poczekajcie, to mam pełen ekran, bo to jest naprawdę... Których troszeczkę już jest na rynku. Możemy się wcielić zarówno w klauny, jak i w ocalałych. Oczywiście cała sprawa polega na kooperacji, dotarciu do bezpiecznego miejsca lub też pozyskaniu ludzi i zamianie ich w klauny z kosmosu. Jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu, poszukajcie sobie go, bo naprawdę jest warto, nie? Pewnie on w tej chwili no, już trąci myszką dość mocno, ale mimo wszystko jest dobry. Zabójcze klauny z kosmosu. Słuchajcie, zresztą teraz patrzę właśnie na Steamie. 78% ocen pozytywnych, więc nie tylko mi się to podoba, nie? Myślę, że jest dosyć spora społeczność, a ludziom taka rozgrywka przypadła do gustu. Niestety cenowo jest trochę boleśnie, bo prawie 200, nie? Podstawowa wersja, więc no tutaj trochę boli. Tytuł, który teraz sobie omówimy, jest dość wyjątkowy. Trafiamy do zony, a w zasadzie do Czarnobyla, nie do zony. Tutaj nie będzie artefaktów, tu nie będzie mutantów, tu nie będzie fantastycznej przygody. Tutaj musimy sobie poradzić z tym, co się stało naprawdę. Czarnobyl Likwidator jest to historia ludzi, którzy trafili do Czarnobyla, którzy musieli zmagać się z radiacją, z ludźmi, którzy pozostali w zonie, z ludźmi, którzy nie chcieli opuścić swoich domów. Co do samej rozgrywki, nie wiem, powiem wam, nie jestem przekonany, ale sam temat wydaje mi się na tyle interesujący, żeby o tej grze wspomnieć. The ultimate sacrifice to prevent disaster. Will you have the courage to face the fallout, or will you be consumed by the shadows of Chernobyl? No i ostatni tytuł na dzisiaj. Tytuł, w którym musiałem wybrać drugi trailer, ten mniej przerażający, żeby nie musieć dawać do filmu ograniczenie 18+. Symulator autopsji w połączeniu z horrorem. Jesteśmy koronerem, który przeprowadza autopsję. I uwierzcie, takie prawdziwe autopsje. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, wejdźcie sobie na Steama. Pierwszy trailer jest taki trochę bardziej drastyczny. Same autopsje to nie wszystko, ponieważ w pewnym momencie zaczynają nas nawiedzać majaki, duchy lub też zaczyna nam odbijać. Musimy sobie z tym poradzić. Uważam, że tytuł bardzo mocny polecenia. Taki symulator psychopaty, nie? No i to na tyle, jeśli chodzi o premiery z zeszłego tygodnia, w sumie już prawie z 2 tygodni temu. Gry, tak jak powiedziałem, raczej niszowe, aczkolwiek myślę, że kilka ciekawych tytułów tutaj jest, tytułów, które mogą kogoś zainteresować. Ja lecę, szukam kolejnych gierek, kolejnych tytułów wartych uwagi, a wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.